Pokój i dobro. Pokój i dobro. Witamy Cię już po raz kolejny na Max Festiwalu. Powiedz, jakie masz doświadczenia z poprzednich lat? Dlaczego wciąż wracasz? Czy może Max Festiwal zmienił coś w Twoim życiu? Coś takiego naprawdę ważnego? Proszę, opowiedz coś o tym. Tak, już mam przyjemność pojawić się już drugi raz ja jako gość. Parę lat temu, nie przypomnę sobie kiedy dokładnie, ale miałem przyjemność tutaj właśnie na tej scenie zrobić pokaz iluzji dla osób, które były na Max Festiwalu, a teraz miałem przyjemność coś powiedzieć o swoich ostatnich tutaj doświadczeniach i no i zaśpiewać parę piosenek. I też w niedzielę będę tutaj, być może będzie okazja zaśpiewać. No Max Festival jest mi bliski jak cały Niepokalanów, bo no, to miejsce i te dzieła, które się tutaj wydarzają, ukształtowały tym, kim dzisiaj jestem. Także jako jedno z dzieł Niepokalanowa jest mi ono po prostu bardzo bliskie. No, prowadzi też ojciec Sylwester, którego też bardzo cenię i szanuję, więc czego chcieć więcej? Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Myślę, że to była taka wyczerpująca odpowiedź, dziękuję bardzo. To zadam następne pytanie po prostu. W tym roku tematem Max Festiwalu jest jakby drzewo życia. Powiedz, co dla ciebie znaczą te słowa? Cóż dla mnie znaczy drzewo życia? No ja myślę, że to jest... No drzewo na pewno ma swoje korzenie, skądś wyrasta i stąd czerpie siłę i dlatego jest żywe. I ja też tutaj zawsze w Niepokalanowie, powiedzmy, że gdzieś, to zrobię taką metaforę, nie? Że te moje gałązki, które rosną często gdzieś, może i są suche, bo idą sobie w różne dziwne strony. Jestem też tylko człowiekiem, tak jak wszyscy, ale tutaj w Niepokalanowie zawsze mogę sobie przypomnieć, że tutaj mam korzenie i wiem skąd czerpać, żeby być takim żywym drzewem. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że tak. Ja zrozumiałam, więc myślę, że odbiorcy także. Jesteś finalistą The Voice of Poland. Powiedz, czy Niepokalanów, czy Max Festival, czy może właśnie Lasek, który jest tutaj bardzo blisko tego miejsca, miał wpływ na twoją decyzję w ogóle pójścia do tego programu i do całej późniejszej kariery? Ja myślę, że nie miał bezpośredniego wpływu, ale to zaznaczę raz jeszcze, że Niepokalanów miał bardzo duży wpływ na to, kim ja w ogóle jestem w tym momencie, jaką jestem osobą, jak myślę, jak czuję, jak postrzegam rzeczywistość. Wszystko, co we mnie dobre, to jest tutaj stąd. Tutaj się tego nauczyłem. A co złe, to niestety naleciało skądinąd, ale to, co jest dobre, to jest z Niepokalanowa, więc myślę, że pośrednio też to, że jestem w tym miejscu tu, gdzie teraz jestem i robię to, co robię, jest to zasługa tego miejsca. A jakbyś miał zachęcić młodzież albo doradzić im coś, po co mieliby tutaj przyjechać, co stąd można czerpać, co można tutaj znaleźć, to co by to było? No, mogę powiedzieć, że na pewno poza taką najbardziej oczywistą rzeczą, jaką można mieć tutaj z Niepokalanowa, czyli taką moim zdaniem najpiękniejszą katolicką duchowością i najkrótszą drogą do nieba, czyli bliskością z Matką Bożą, która jest bardzo, bardzo jest łaskawa, naprawdę. To muszę powiedzieć, że to jest bardzo łaskawa kobieta dla nas. Mam takimi rzeczami, które też powiem, że mam wymierne korzyści. Tutaj nauczyłem się pracy z dziećmi, nauczyłem się pracy w zespole, pracy z innymi ludźmi. Miałem miejsce do tego, żeby rozwijać swoje talenty, żeby robić to w atmosferze miłości. Też kiedy tutaj też stawiałem pierwsze muzyczne kroki w Lasku, miałem okazję grać, kiedy jeszcze nie wychodziło mi to za dobrze. I była przestrzeń do tego, żeby to robić. Więc ja mogę z całym sercem, z czystym sumieniem powiedzieć, że warto. Warto każdy czas, nawet na właśnie rekolekcje, czy na jakieś takie działania wolontariackie tutaj poświęcić, bo to nie jest tak, że to jest tylko czas oddany, że to jest tylko służenie komuś, bo to procentuje też rzeczami, których nie da się kupić za pieniądze. Tak, to prawda, muszę się z tobą zgodzić. A jeszcze tak odbiegając od Max Festiwalu, bo często wspominasz Lasek i to miejsce, które ma ewidentnie dla ciebie bardzo duże znaczenie, możesz powiedzieć też właśnie, co można znaleźć w Lasku, co tam, jakie rekolekcje są organizowane, co czeka młodzież, czy może właśnie zachęcić kogoś do przybycia do tego Lasku w Niepokalanowie?
A tak, z tego co wiem, to taką najczęstszą aktywnością, na którą można przyjechać, to są dni skupienia. I to rzeczywiście gromadzi młodzież i taką nieco starszą młodzież, żeby raz w miesiącu, zdaje mi się, móc spotkać się i razem przeżywać tę wiarę i troszkę się tam korygować zawsze, co tam się w miesiącu popsuło. Tak, ja byłem tylko kilkukrotnie, ale też z całym naprawdę gorącym sercem bardzo polecam rekolekcje dla dzieci. Jeżeli ktoś ma dzieci i zastanawia się, czy warto je wysłać na ten tydzień, to jest to świetne miejsce. Ja też za dziecka przyjeżdżałem i od razu zakochałem się w tym miejscu. Widać zresztą, że jestem do dzisiaj. Rekolekcje dla młodzieży też gimnazjalnej. To jest też bardzo, bardzo cudowne. Przyjaźni się tam tworzą. No, to ja też poznałem tam tylu przyjaciół, z których do dzisiaj mamy fantastyczny kontakt. I szczególnie też już do rozważania na przyszły rok, jeżeli ktoś chciałby podjąć swoje siły w wolontariacie i przyjechać na rekolekcje dla niepełnosprawnych, to jest wydarzenie, które też dużo, dużo zmienia w postrzeganiu. To jest coś, co trzeba przeżyć samemu i każdemu będę gorąco dopolecał. Ja już będę 10 chyba raz w tym roku. Właśnie podczas naszego spotkania tutaj z uczestnikami, które odbyło się przed chwilą, wspominałeś też o tych rekolekcjach z niepełnosprawnymi. Odnoszę wrażenie, że one mają dla ciebie ogromne znaczenie, bo właśnie już któryś raz o nich wspominasz. Możesz powiedzieć dlaczego? No tak jak też przed chwilą powiedziałem, jest to takie wydarzenie, które to doświadczenie bliskości z osobami, które mają w życiu dużo bardziej pod górkę niż my sami, tak pozwala z dystansem spojrzeć na własne problemy. Potrafi nieraz zawstydzić, jak człowiek się potrafi przejmować swoimi no, takimi małymi pierdełkami, jak się koniec końców okazuje. I też to są ludzie, którzy naprawdę szczerze i głęboko kochają. I zawsze chcę do nich te co rok wracać. I każdemu bardzo polecam te rekolekcje. Jeszcze tak na koniec, zmieniając temat. Tutaj blisko nas znajduje się pole namiotowe. Powiedz, czy miałeś kiedyś okazję na nim spać właśnie w namiocie? I czy też przeżywałeś takie poranne pobudki megafonem? Czy może jednak nie przytrafiłaś się? Nie, za każdym razem, kiedy ja akurat byłem, to byłem, że przyjechałem sobie rano pociągiem i później pociągiem też wróciłem, bo nie byłem daleko, ale wiem, że już dzisiaj rano też poczułem, że te poranki teraz są już takie potrafią być chłodne, już taki wrzesień się robi trochę, nie? Trochę tak, rzeczywiście, jak wyszłam tak w okolicach 7 rano, to było dość rzeźko. Dobrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę, było bardzo miło, bardzo mi było miło, owocnie, także dziękujemy i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. No pewnie. Z Panem Bogiem, bardzo dziękuję.